Jezus Chrystus moim Panem jest, halleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest, halleluja. On zbawił mnie, halleluja. On zbawił mnie, on zbawił mnie, halleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest, halleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest, halleluja. On kocha mnie, on kocha mnie, halleluja. On kocha mnie, on kocha mnie, halleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest, halleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest, halleluja. On zbawił mnie, on zbawił mnie, halleluja. On zbawił mnie, on zbawił mnie, halleluja. Uwielbiamy Ciebie, Jezus, na tym miejscu. Wywyższamy Twoje święte i cudowne imię, Jezus. Ja ogłaszam Boży porządek na tym miejscu. Boże aniołowie, przyprowadzajcie na to miejsce tych, którzy pragną, którzy łakną, którzy potrzebują uzdrowienia. Jezus Chrystus jest moim Panem. 3 lata temu nie byłam tego pewna. Nie byłam pewna tego, czy Jezus jest moim Panem. I nie byłam pewna tego, czy On mnie kocha i czy On mnie zbawił. Nie miałam tej pewności. 3 lata temu nie wyszłabym tak na ulicę i nie powiedziałabym, że Jezus jest moim Panem. Nie przyznałabym się do Niego. Bo nie wiedziałam, kim On jest. Nie wiedziałam, kim On jest. Nie wiedziałam, co On dla mnie zrobił. Nie wiedziałam tego. Chodziłam do kościoła katolickiego i myślałam, że jest okej. Myślałam, że to jest ta droga. I że jeżeli będę nią szła, to jest szansa, że będę w niebie. Ale tej pewności nie miałam. Bałam się śmierci. Miałam wiele lęków i byłam człowiekiem, który tak naprawdę, mimo tego, że przyjmował taką maskę radosnej, szczęśliwej osoby, byłam człowiekiem, która była osobą, która była nieszczęśliwa w środku, która czuła potężną pustkę. Tej pustki nie zapełniły mi ani zakupy, ani kolejne święta, ani spotkania z ludźmi, ani dobrze płatna praca, ani wyjazdy za granicę, dobre studia. Nic i nikt nie potrafił zapełnić tej pustki, która była w moim wnętrzu. Nie wiedziałam wtedy też, że tak naprawdę na tej drodze, której jestem, to droga, która prowadzi mnie prosto do piekła, że nie wiedziałam tego, że nie ma pośredników między Bogiem a człowiekiem. Myślałam, że są. Dlatego ślepo w to ufałam. Ślepo wierzyłam, że jeżeli będę modlić się do świętych, do Marii, to będę miała jakieś zasługi u Boga. Tak myślałam. Ale kiedy dowiedziałam się, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus, no to zrobiło mi się ciężko. Bardzo wiele rzeczy, kiedy poznałam prawdę i pełną Ewangelię, którą dzisiaj tutaj Ci głosimy, tę samą Ewangelię usłyszałam ja 3 lata temu. Nie tak na ulicy, jak przychodzisz dzisiaj Ty. Usłyszałam ją
dwa razy. Najpierw od bliskiej mi osoby, a później od osoby, która też osobiście poznała Jezusa. Byłam tak religijna, że ciężko było mi w to uwierzyć, że Jezus Chrystus 2000 lat temu poniósł moje winy, poniósł moją karę, że On spłacił mój dług, że On pokonał śmierć, że On rozchorował się każdą chorobą, że On zmartwychwstał prawdziwie w ciele. Słyszałam o tym nie raz w Kościele, ale ta prawda nigdy nie trafiła głęboko do mojego serca, ponieważ byłam wychowana w systemie religijnym i na moich oczach i uszach była zasłona. Wydaje się, tak się wydaje, jak tutaj też mówiliśmy wcześniej, że no jest tam sobie jakiś diabeł, jest tam sobie jakaś duchowość. I niebo jest realne, i piekło jest realne. Nie widzimy tego swoimi ziemskimi oczami, ale jest to wszystko realne, jeszcze bardziej realne, niż wydaje nam się. I też myślałam, że jak to? Przecież jak to ja tak dużo się modlę, więc nie może być tak, że diabeł ma do mnie dostęp, czy jest jakaś na moich oczach zasłona. Ale taka była prawda. Byłam związana duchami religijnymi. Ale kiedy przyszła do mnie prawda Ewangelii, kiedy uwierzyłam wreszcie w swoim sercu i podjęłam decyzję, tak, Jezus, potrzebuję Ciebie. Nie tego religijnego, o którym słyszałam przez prawie 25 lat mojego życia, ale tego Pana Panów, Króla Królów, tego, który realnie, który 2000 lat temu oddał życie za mnie, za mnie i za Ciebie też. Ta ofiara jest dokonana, to się wykonało. Sam powiedział to na krzyżu, wykonało się. Ja uwierzyłam, zapragnęłam Go do swojego życia. Powiedziałam bardzo prostą rzecz. To jest bardzo proste. Też mi się wydawało, że muszę, nie wiem jak to zrobić, by przyjść do Jezusa. A to bardzo proste. Po pierwsze, kiedy zrozumiałam, kiedy Duch Święty, bo to była praca Ducha Świętego, przekonał mnie o tym, że ginę, o tym, że tak naprawdę nie mam nic wspólnego z Jezusem i moje życie idzie prosto zmierza do piekła. Kiedy Duch Święty mnie przekonał, że jedynym moim ratunkiem jest Jezus Chrystus i On jest sprawiedliwością, to On pokonał śmierć, On pokonał grzech. To wtedy spadły zasłony z moich oczu, z moich uszu, z mojego serca. Kiedy przyjąłam tą prawdę prostej Ewangelii o krzyżu Golgoty, o tym wielkim dziele Jezusa i Jego zmartwychwstaniu, zapragnęłam Go, bo chcę Ciebie Jezus, ja oddaję Ci moje życie, ja ustanawiam Ci moim Panem i Zbawicielem. Rządź moim życiu, rządź moim sercu. Ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie. Ja wierzę, że Ty zmartwychwstałeś, że ja, kiedy już należę do Ciebie, to nic i nikt mnie od Ciebie nie odłączy i idę do nieba, bo Ty jesteś drogą. Ty otworzyłeś mi drzwi. Ty otworzyłeś mi drzwi do nieba. I w to uwierzyłam. Przez prosty akt decyzji, przez prostą wiarę w sercu oddałam mu swoje życie. I 3 lata temu narodziłam się ze Świętego Ducha. Wypełnił mnie Duch Święty, Duch samego Jezusa. I od tego dnia mam pewne zbawienia. Dziś nie boję się śmierci, nie boję się choroby. Jestem wolna od lęków, stresu, wolna od tego świata, bo mieszka we mnie Święty Duch. I należy do Niego. I dzisiaj przynosimy Ci tą prostą prawdę. Dajemy Ci to rozwiązanie, którym jest Jezus. Pamiętaj, że dzieło Jezusa zostało już wykonane, że On umarł za Ciebie. Jeżeli dzisiaj podejmiesz decyzję, że wierzysz w dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dla Ciebie, będziesz zbawiony. Siebie za mnie dał Jeszua Adonai.
mnie dał, Jeszua Adonai. Siebie za Ciebie dał, Jezus Król i Pan. Siebie za Ciebie dał, Jezus Król i Pan. Zbawienie masz na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie Twojej decyzji. Dzisiaj możesz stać się człowiekiem, który pojedna się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarę, przez zmartwychwstanie. Uwierz. Uwierz. Po prostu uwierz w dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa. A jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, potrzebujesz uwolnienia, coś cię dręczy, nie wiem, może tak jak ja, masz lęki, może boisz się śmierci, boisz się COVID-a, boisz się czegokolwiek, chcę ci powiedzieć, że możesz być wolny, że możesz być naprawdę wolnym człowiekiem, naprawdę. To przyjdź na to miejsce, a doświadczysz Bożej mocy, doświadczysz, jak dobry jest Bóg, jak dobry jest Jezus. Wciąż ten sam. Wczoraj, dziś i na wieki. Amen.